Cześć! Dziś witam się z Tobą z mojej kuchni i zapraszam na filmik, w którym znajdziesz przepis na proste i wyjątkowe danie z kuchni włoskiej, które każdy jest w stanie wykonać i każdemu będzie smakować. Przygotuj sobie pomidorki koktajlowe w dosyć dużej ilości, świeżą bazylię, oliwę z oliwek, czosnek, peperoncino, czyli papryczkę chili, ewentualnie możesz ją zastąpić pieprzem, sól, pancetta, czyli surowy boczek, no i oczywiście makaron. Nie chcę nic mówić, ale byłam już prawie gotowa, włosy prawie spięte i nagle słyszę: kochanie, poczekaj, ja będę pokazywał. Czyli dzisiaj znowu zobaczycie Massimo w akcji, czyli kucharza Massimo i jego danie. Kochanie, co my tutaj mamy? Pomidorki pokrojone, czyste, umyte i pokrojone, tak? Pomodorini. Tak. Si. Przygotowana oliwa na patelni. Olio di oliva. No, co teraz robimy? Kroisz jeden ząbek czosnku. A io? Tak jest. Teraz dodajesz jedną papryczkę chili. Proszę, jedną, drugą, żeby było trochę bardziej na ostro. To są bardzo małe, nie? I kolejny składnik, świeża bazylia. Bazylia. W dużej ilości. Podsmażamy. Lo facciamo arrotolare un pochettino, tak. L'aglio. Teraz robimy bacon. Tak, czyli dodajemy pancetę. Pancetta. I będziemy ją podsmażać długo. Tak, około 4-5 minut podsmażamy pancetę. I później będziemy dodawać pomidorki. A teraz robimy pomidory. No. Proszę bardzo. Tak jest. Ile czasu tak podsmażamy? Un po' di sale. A, dobra, sol trochę. E quanto tempo facciamo pomodorini così? Il tempo che si ammorbidiscono e diventa sugo, no? No dobrze, czyli słuchajcie, podsmażacie tak pancetę z tymi pomidorkami do momentu, aż pomidorki zrobią się miękkie i będziecie tutaj też widzieć sos, czyli puszczą one trochę tego sosiku, a w międzyczasie przygotujcie sobie wodę na makaron. E już gotowe, widzi? Si sono ammorbidite. Słuchajcie, dosłownie 10-15 minut nie, maksymalnie. Nie, 10-15, 8-10 minut. No widzicie, jeszcze mniej, 8-10 minut i macie gotowe danie, tak naprawdę gotowy sos. Max już wrzucił tutaj penne, które zaraz będą się gotować i pokażemy Wam, jak wygląda finalnie to danie. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Adesso mettiamo un po' di parmigiano. Tak, teraz będzie parmezan na zakończenie. Świeża bazylia, żeby ładnie udekorować. Ładnie to wyglądało. O tak, proszę e due bardzo. Di basilico. I mamy proszę gotowe danie. Widzicie, szybkie, proste i niesamowicie smaczne. Mam nadzieję, że ten zdenerwowany makaron, czyli danie główne przygotowane przez Massimo, będzie Wam smakować. Dajcie koniecznie znać w komentarzach lub też podeślijcie mi zdjęcia, na przykład na Instagramie, jak Wam wyszło to danie. Jestem bardzo ciekawa, dziękuję za uwagę, no i życzę smacznego.